Cześć, tu Maciek z tej strony, z firmy Mavkar, a dzisiaj postaram się dość szybko Wam nagrać tego Seata Alhambrę, bo strasznie wieje i to może mnie zakłócać, nie będziecie mnie dobrze tutaj słyszeć. Auto praktycznie bezkonkurencyjne w swojej gamie nadwozia, bo jest to prawdziwy van, wielki, ogromny, szeroki, jak ktoś potrzebuje wygodnie usiąść, naprawdę fotele są też szerokie. No i ogólnie jest to bardzo pojemny samochód. Jedną konkurencją tego auta może być tak naprawdę S-Max i S-Pace z aut europejskich. I jakieś tam, wiadomo, auta amerykańskie na rynek amerykański, bo Amerykanie są duzi, potrzebują dużych samochodów. Nawet jak tego Peugeota ostatnio, którego nagrywałem, to 5008, postawić obok tego, to jest nieporównywalnie mniejszy, jest to tak zwany minivan. Tutaj, jak ktoś ma dużą rodzinę, która lubi dużo bagaży, spokojnie się pomieści. No ale zacznijmy dalej. Jest to dwulitrowy diesel, bo benzyny tutaj są jednak oni niepolecane u nich, bo tutaj Volkswagen Seat wkładał jeszcze te bardzo kiepskie Twin Turbo, czy tam Twin Charger, czyli tam kompresor z turbinką, bardzo kiepski silnik. Tutaj jest diesel o mocy 140 koni, więc taki wystarczający, bo wychodziły mocniejsze i słabsze odmiany, chyba była 116 i 170, z tego co pamiętam. Rocznik 2014, dość niski przebieg, bo 156 tysięcy. Przeważnie te auto mają wysokie przebiegi, no bo nie oszukujmy się, duże auto raczej kupuje się do jeżdżenia po trasie niż do latania po mieście po zakupy. Tutaj zauważyłem, że jednak klienci po sprzedaży dosyć szybkiej tej Turana, co widzicie, miał 113 tysięcy przebiegów, sprzedał się tam w 10 dni czy 2 tygodnie, jednak wolą niższy przebieg, a nie aż tak bardzo wypasione wyposażenie. A na wyposażenie co? Pakiet zimowy, spryskiwacze, czyli reflektor, podgrzewane lusterka, czujnik światła, czujnik zmierzchu. Mamy jeszcze oczywiście elektrycznie wysuwany hak, czujniki parkowania przód-tył, plus asystenta parkowania, więc sam zaparkuje. No i chyba z takich dodatków, oprócz alusów i tych chromów, relingów w chromie, z zewnętrznych cech byłoby to wszystko. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jaki tu mamy ogromny bagażnik. Proszę bardzo, na bagażnik jest kosmiczny. Spokojnie mi się wydaje, że mogłaby wejść paleta. A tutaj, żebyście się nie stresowali, nie jest auto po firmie, po prostu jest to taka firanka, gdy wierzycie jakiś sprzęt i macie złożone fotele, żeby Was po prostu przy jakimś hamowaniu i wypadku nie pozabijało. Spójrzcie nawet, jaka wielka jest ta roletka. Proszę bardzo. O bagażniku to wszystko. No i jeszcze nie wspomniałem Wam, że auto jest bezwypadkowe, co też jest bardzo ważne. Staje w oryginalnym lakierze, tylko tylnie prawe przesuwne drzwi mają podwójną wartość, ale to zaraz zrobimy filmik i się przekonacie. No to nagrajmy sobie na początku książkę serwisową. On jest dobrze wyserwisowany do końca, bo nie pamiętam, czy o tym wspomniałem. I też jest kilka spisów oczywiście w ASO Seato. Proszę bardzo. Dalej. 152 w tamtym roku, 2002. A teraz autko, tak wspominałem, ma, proszę bardzo, 156. Czyli jest niedawno dość po serwisie. Więc fajna sprawa, nie trzeba będzie od razu tutaj wszystkiego wymieniać. Z książki to mamy tyle. Jak opowiadałem im na zewnątrz, to zapomniałem Wam wspomnieć, że autko jeszcze ma fajny zestaw składanych lusterek, bo to się przydaje przy tak szerokim pojeździe, przy wjeżdżaniu w jakieś bramy. Drugie też rzeczywiście się złożyło. Ma jeszcze światła dzienne. No i coś jeszcze? A, no i zapomniałem wspomnieć, że ma, tutaj już nie sięgnę, ale ma takie roletki, żeby nasze pociechy, jeżeli je tam posadzimy na foteliku, nie raziło słońce. Pakiety chromy, to widzieliście na filmie,
więc chyba możemy lecieć z wnętrzem. Patrzcie, boczek wygląda ładnie. W końcu tutaj Volkswagen zrezygnował z tych gumowanych plastików. To się nie ściera, przyciski wyglądają w porządku. Tutaj patrzcie, jaka wielka połkana ręka. Jeżeli ktoś lubi jeździć tak, bardzo wygodnie, może tutaj trzymać sobie rękę na kierownicy. Dalej, przełącznik od świateł, standard jak Audi B8, tutaj troszeczkę zmienili, ale to jest to samo. Włącznik przeciwgielnych, nic takiego. A no i oczywiście też jak auto ma automat, to i ma światła dzienne. Tutaj dalej, tempomacik, sterowanie funkcjami komputera na kierownicy i odbieranie telefonu. No i przy okazji teraz widzę, że złapała mi się fajna ostrość. Spójrzcie, jak ładnie kierownica wygląda, ma fajny kształt z takim ala sportowym zacięciem. W ogóle tu nigdzie nie jest zużyta. Liczniki takie podobne jak w Golfie, w Passacie, wszędzie fajnie wkomponowane. Kółeczka w środku wokół obrotomierza i prędkościomierza z temperaturą i z ilością paliwa. No i tutaj dwa małe takie przełączniki też fajnie wkomponowane. Czujnik zmierzchu, czujnik deszczu Wam wspominałem. Tutaj macie oczywiście też włącznik tych, jak to się mówi, wycieraczek automatycznych. Dalej deska. Deska ogromna. Proszę, ładnie tu ją widać. Radyjko zwykłe, no ale jest z Bluetooth, czyli to też spoko. Fajnie tutaj wkomponowali ten przycisk od awaryjnych w tą srebrną listewkę. Dobrze to wygląda. No i na desce mamy jeszcze taki oto wielki schowek, który nie każdy taki tam Volkswagen czy Seat ma. Niektóre po prostu mają taką dziurę i półkę. Dalej tutaj przyciski od wyłączenie ESP. Oczywiście start stopu, no to już jest obowiązkowe. Tu macie asystenta parkowania i wyłączenie czujników parkowania. Auto jest z wersją dla osób niepalących, więc tutaj nie ma popielniczki, jest tylko taki schowek. Spójrzcie na mieszek, jak ładnie wygląda. Oczywiście skrzynia sześciobiegowa, dwa miejsca na kubki, elektryczny ręczny z autoholdem. Gniazdko na zapalniczkę, duży skórzany podłokietnik. No i w podłokietniku auksik, kolejna zapalniczka i music interface. No chyba to z wnętrza tyle. Nie pokazałem Wam jeszcze, że tutaj mamy oczywiście miejsce na okulary, kilka airbagów, z tyłu fotele oczywiście z ISOFIX-em 5 sztuk. No i tutaj fotele prezentują się tak. Tapicerka ta trochę lepsza, czyli jest tym takim mieszanym środkiem. Nie sama taka, że tak powiem, goła szmata. Lustereczko tutaj, o proszę, z włączeniem fotochromu. Chyba tyle z wnętrza. A, jeszcze pokażę Wam mój fotel, bo też jest bardzo ładny, sprężysty, niezniszczony, fajnie utrzymany. No i jeszcze ma tu elektryczną regulację oparcia. Nie wiem, czy ma każdy, ale wydaje mi się, że nie. A tutaj go pompujecie góra i dół. No i jest pakiet z fotków, czyli tutaj możecie coś jeszcze pod siebie schować. Cóż, aucie to tyle. Odwiedźcie sobie moją stronę, jak szukacie innych aut. Jest to mavkarautomoto.pl. Zajrzyjcie na Instagrama, mavkarauta i Facebooka. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeżeli macie jakieś pytanie. A jeżeli szukacie więcej aut, subskrybujcie ten kanał. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach dowiozę na lawecie lub zarejestruję na siebie i sprzedam go Wam zarejestrowanego. Pozdrawiam. Cześć.